Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść 31 pod tytułem Mściciel z Auschwitz, czyli ostatni z pierwszych. To opowieść o Kazimierzu Albinie, więźniu Auschwitz z pierwszego transportu oznaczonym numerem 118. Uciekinierze z obozu, żołnierzu Armii Krajowej, egzekutorze wykonującym wyroki śmierci na zdrajcach narodu polskiego i gestapowcach, któremu udało się uniknąć ciężkich represji ze strony komunistycznego aparatu przemocy. Na wstępie kilka słów ode mnie dla Was i przede wszystkim podziękowania za Waszą aktywność, by przybyło nam chyba 800 subskrypcji w ciągu tygodnia. To bardzo ważne działanie, bo ono pozwala zwiększać zasięgi, a zależy nam, myślę, że Wam również na tym, żeby te opowieści rozchodziły się jak najszerzej, szerząc pamięć o Polakach, którzy byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Przy okazji, wdzięczność za komentarze, które piszecie, i taki mały apel, bo pojawiają się już czasami takie komentarze, jeżeli ktoś z Waszej rodziny był. Hmm, Prześladowany przez niemieckich czy sowieckich okup okupantów, macie trochę czasu i trochę o tych członkach waszych rodzin wiecie? Piszcie w komentarzach, bo to będzie stanowiło taką wartość dodaną do podcastu. Myślę, że interesującą również dla innych, a to też jakaś forma przechowania pamięci o tych ludziach. No i ostatni, ostatnia uwaga: hmm, możecie nas wspierać już w serwisie Patronite. Możecie stać się naszymi patronami i partnerami. Możecie też wcisnąć przycisk Wesprzyj na YouTube i też w ten sposób przyczynić się do rozwoju podcastu. Wracamy do opowieści. Spotykałem go kilkadziesiąt razy przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach. Zawsze w centrum wydarzeń albo blisko tego centrum, choć nigdy nie narzucał swojej obecności. Faktem, że był zauważany przez innych, wydawał się nawet zakłopotany, speszony. Skromny, cichy, może nawet skryty, kulturalny o nienagannych manierach. Nie okazywał emocji, nigdy nie widziałem, by coś wyprowadziło go z równowagi. Zdawał się mieć kontrolę nie tylko nad sobą, ale także nad otoczeniem. Prywatnie zaś, bardzo ciepły, sympatyczny człowiek z poczuciem humoru. Z dystansem do siebie. Znakomity rozmówca i gawędzierz. Trwał długo, najdłużej. Wydawał się stałym elementem świata Auschwitz i świata po Auschwitz. Nawet w podeszłym wieku, mimo szwankującego zdrowia i utraty sił, zawsze był na posterunku, gotów głosić prawdę, że niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Został założony po to, by więzić i zamęczać w nim elitę polskiego społeczeństwa. A jednak, któregoś dnia i jego zabrakło. Jest koniec sierpnia 1939 roku. Siedemnastoletni Kazimierz Albin wraca do rodzinnego Krakowa z kursu, z kursu harcerskich drużyn pod Babią Górą. Organizuje grupę harcerzy, by chronić trzy mosty i wiadukt w południowej części miasta. Widzi tłumy uchodźców. Potem wycofujących się polskich żołnierzy. Po upadku Polski rwie się do konspiracyjnej roboty, szuka kontaktów i wraz ze starszym bratem Mietkiem gromadzi broni. Większość czasu spędza jednak na studiowaniu map, wytyczając kolejne szlaki wiodące na południe do, jak mu się wydaje, polskiej armii. 3 stycznia 1940 roku. Żegna się z matką, siostrą i młodszym bratem Kazimierzem. Razem z Mietkiem ruszają w drogę. W chudych plecakach mają tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nocnym pociągiem dojeżdżają do Grybowa. Rankiem wynajmują sanie, by dojechać do Muszyny. Dalej ruszają pieszo. Brodząc w śniegu po kolana, pokonują graniczny poprat. Na bocznych uliczkach Preszowa zatrzymuje ich słowacka policja. Rewizja, spisanie personaliów, cela. Sześć tygodni aresztu za nielegalne przekroczenie granicy. Któregoś dnia podczas odśnieżania podwórza, wykorzystując nie uwagę strażnika, uciekają. Ale 18 kilometrów od Koszyc, pierwszego miasta po węgierskiej stronie, zostają pojmani przez patrol straży granicznej z psami. I znów cela w Preszowie. Po kilku dniach bracia Albinowie zostają odstawieni na granicę z generalnym gubernatorstwem. Słowaccy pogranicznicy opuszczają ich kilkadziesiąt metrów przed granicą, po prostu odwracają się i znikają. Po drugiej stronie nikt na nich nie czeka. Nie ma gestapo, żandarmerii, nawet granatowej policji. Schronienie znajdują w willi Kujawianka w Krynicy w pobliżu dworca kolejowego. Tam też spotykają Jana Jankowskiego i Kazimierza Lutomirskiego, gimnazjalistów z Warszawy, których poznali w preszowskiej celi. Im również udało się uciec słowackiemu konwojentowi. Bogatsi o doświadczenia, w dwa dni później we czwórkę ruszają na południe. Jest połowa lutego 1940 roku. Pociągiem do muszyny. I na tym kończą się marzenia o walce. Na peronie, czwórkę młodzieńców otacza grupa SS-manów dowodzona przez oficera Gestapo. Niski budynek niedaleko dworca, przerobiony na więzienie. Poszturchiwanie, tarmoszenie, bicie, przekleństwa. Rzeczy osobiste do depozytu. Cela numer 4. dwa zakratowane okna, gołe ściany, dwa łóżka, same sienniki. Po kilku dniach skuci kajdankami po dwóch. Przeprowadzani są do sąsiedniego budynku, siedziby Muszyńskiego Gestapo. Ustawiają ich w korytarzu, twarzami do ściany. Przechodzący gestapowcy co chwila dla zabawy walą ich w nerki. Po godzinie dwóch przesłuchanie. Zwalisty podoficer Gestapo za wielkim biurkiem. Wrzask, bicie, chluśnięcie zimną wodą dla odzyskania przytomności. I znów wrzask, bicie, woda. I znów sterczenie na korytarzu twarzą do ściany, w oczekiwaniu na powrót gestapowców z przerwy obiadowej. A potem dalszy ciąg przesłuchania, wrzask, bicie, woda, aż do absolutnej utraty świadomości. Wieczorem przemarsz do więzienia. Cela numer cztery jako oaza spokoju. Po kilku dniach z samego rana wywołują sześciu młodocianych więźniów z sceni numer 4. Wraz z piętnastoma mieszkańcami krynicy zatrzymanymi ostatniej nocy trafiają do więzienia w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej. Ciężka brama, dziedziniec, krata, długi korytarz. Każdy z sześciu młodzieńców trafia do innej celi. Kazek ląduje w trzynastce, mietek w dziewiątce. Nowosądeckie gestapo cieszy się ponurą sławą. Przesłuchiwanym więźniom funkcjonariusze wkładają ręce do rękawów płaszcza, zawijają głowy w jego poły, a potężny gestapowiec wali w pośladki grubym bykowcem zakończonym rzemieniami oprawionymi w ołów. Posiekany więzień traci przytomność. Wtedy kładą jego głowę do muszli klozetowej pod strumień zimnej wody. Bardziej opornych bierze się na przesłuchanie co kilka godzin i wali w miejsca niezabliźnionych ran. A potem... Więzienna nuda i coraz bardziej dojmujący głód. W połowie maja 1940 roku transport sześcioma ciężarówkami do więzienia w Tarnowie. Długie dni i bezsenne noce. Ta sama nuda i jeszcze większy głód. 14 czerwca transport do Auschwitz. Pierwsze obozowe dni szok, ból, potworne zmęczenie, strach. Kazimierz, jak inni, nie rozumie zachowania niemieckich oprawców i nowych porządków, które sprowadzają się do tego, że więźniowie nie mają żadnych praw, nigdy nie mają racji. Śmierć, odarta z majestatu, staje się stałym elementem porządku dnia. Powszednieje, obojętnieje. By w tym świecie żyć i trwać, trzeba mieć siłę psychiczną, fizyczną i niebywałe szczęście zwłaszcza szczęście. Kazek to szczęście ma. Kiedy już opada z sił i ogarnia go apatia, zostaje zakwalifikowany do izby chorych z powodu świeżbu, który zaczął się rozwijać u niego jeszcze w tarnowskim więzieniu. Kilka dni odpoczynku od wrzasku, bicia i morderczego sportu. Młody organizm szybko się regeneruje. Pojawia się też cień nadziei, że może uda się przetrzymać przez jakiś czas. Kiedy pierwszotransportowcy trafiają do obozu właściwego, Kazio zostaje zakwalifikowany do grupy więźniów młodocianych, a to oznacza, że przynajmniej na razie będzie mu w obozie lżej niż innym. Za młodocianych uznaje się chłopców w wieku od 15 do 18 lat. Z nimi Trzecia Rzesza wiąże jeszcze jakieś nadzieje. W przyspieszonym trybie mają się nauczyć niemieckiego i niemieckich piosenek, popołudniami ćwiczą musztry. Przede wszystkim jednak uczą się zawodu murarza. Kiedy podczas najdłuższego apelu w obozie w lipcu 1940 roku po ucieczce Tadeusza Wiejowskiego więźniowie muszą stać na baczność długimi godzinami, młodocianych traktuje się łagodniej. Po 16 godzinach zostaną zwolnieni z apelu. Kaziu ma to szczęście, że sztuki przetrwania uczy się w bardziej sprzyjających okolicznościach niż inni więźniowie i korzysta z tego. Nigdy nie doprowadzi się do stanu totalnego wycieńczenia, nie popadnie w apatię, nie zmuzułmanieje. Szczęście również sprawia, że trafia do dobrego komanda, które pracuje w magazynach odzieżowych, pod dachem i w cieple. A później do kuchni Jezes, gdzie jest nie tylko ciepło i sucho, ale także syto. 1942 Rok Auschwitz. Numer 118 jest już starym więźniem, znającym obóz, zwyczaje sesmanów, umiejącym się poruszać w tym skomplikowanym, bezwzględnym świecie. Ma kolegów, którzy mogą pomóc, i on pomaga, oddając swoje racje żywnościowe słabszym, bardziej potrzebującym, tym, którzy tyle szczęścia co on nie mają. Mniej więcej w tym czasie pojawia się w obozie możliwość uprawiania sportu. W niedzielne popołudnia, wolne od pracy, mocniejsi więźniowie aranżują między blokami prowizoryczne boisko piłkarskie. Wśród nich są piłkarze Krakowi, Wisły Kraków, a nawet reprezentacji. Tych bardziej wycieńczonych podkarmia się, załatwia im się lepszą pracę, bo mają zagrać z reprezentacją niemieckich kapów i blokowych. Nie mają piłkarskich butów, ale są sznurowane trzewiki z magazynów obozowych. Pierwsza seniorska drużyna więźniów wygrywa z Niemcami 3 do 1. Druga drużyna, składająca się z młodocianych więźniów zorganizowanych przez Albina, leje drugą drużynę niemieckich kapów 7 do 1. Albin, ku radości kilkuset więźniów oglądających mecz, strzela 3 gole. W obozie gra się też w siatkówkę, ale najwięcej zwolenników ma boks, który też budzi największe emocje. Więcej na ten temat znajdziecie w opowieści 22 o Antonim Czortku. Fakt, że Albin czuje dobrze radzi sobie w obozowym życiu, nie sprawia, że czuje się tu dobrze. Wręcz przeciwnie. Doskonale wie, że życie w obozie to życie bez pewności jutra. Nikt nie wie, czy to wszystko przetrwa. On bardzo chciałby się stąd wyrwać i walczyć z Niemcami nie na boisku, ale na śmierć i życie. Zemścić się za te wszystkie zbrodnie i niegodziwości popełniane przez nich w obozie. Po swoich trzecich urodzinach przeżytych w Auschwitz postanawia, że następne świętować będzie już na wolności. Albin przyjaźni się z Franciszkiem Romanem, numer 5770, tatrzańskim kurierem. Roman, pojmany na szlaku Zakopane Budapeszt wraz ze słynną kurierką Heleną Marusa Żuwną, ma więcej szczęścia od niej. Ją rozstrzelano, on w październiku 1940 roku trafia do Auschwitz. Jest elektrykiem z przydziałem do prac konserwacyjnych w budynku Kuchni SS, co pozwala mu swobodnie poruszać się po pomieszczeniach. Albin i Roman planują zbiec w kwietniu lub maju 1943 roku, gdy nadejdzie wiosna. Korzystając z pomocy kolegów pracujących w magazynach z odzieżą po zamordowanych Żydach, kompletują cywilne ubrania porządne buty, koszule, swetry. Roman stara się także zgromadzić jak najwięcej pieniędzy na czas ucieczki. Nie jest to specjalnie trudne. Od momentu rozpoczęcia akcji masowej likwidacji europejskich Żydów, KL Auschwitz staje się gigantycznym czarnym rynkiem. Któregoś styczniowego dnia 1943 roku Roman podsłuchuje rozmowę więźniów w kuchni i zaczyna podejrzewać, że tamci również przygotowują się do ucieczki. Albin z Romanem obserwują tę grupę. Wiedzą, że jeśli ktoś przed nimi ucieknie poprzez kuchnię SS, droga będzie spalona i będą musieli szukać nowego sposobu wydostania się za drut. Kuchnia SS to wielki, rozłożysty, drewniany barak, wzniesiony na przełomie 1941 i 1942 roku około 400 metrów na zachód od obozu macierzystego i 300 metrów od rzeki Soły. Są tu kuchnia, w której gotuje się posiłki dla załogi KL Auschwitz, wielka jadalnia mogąca pomieścić półtora tysiąca ludzi, kantyna dla SS-manów oraz magazyny żywnościowe w piwnicach. Zatrudnienie w tym miejscu, zatrudnione w tym miejscu 25-osobowe komando rozpoczyna pracę przed apelem porannym, a kończy już po apelu wieczornym. Więźniów w drodze do kuchni SS. Eskortują esesmani, którzy stoją potem na zewnątrz budynku i nadzorują ich pracę. W pobliżu znajduje się wieża Postenkety, czyli dużego łańcucha straży. Mniej więcej od połowy 1942 roku wokół obozów Birkenau i Auschwitz rozpięta zostaje sieć dużego łańcucha straży, tak zwana Grosse Postenkety. To wieże wartownicze oddalone od siebie o 100-200 metrów, na których w ciągu dnia służbę pełni około 400 wartowników SS, tzw. postenów. Dzięki temu pracującym na terenie wewnątrz tego łańcucha komandom nie towarzyszy już eskorta SS-manów. Wysyła się ją tylko z tymi grupami więźniów, które wychodzą do pracy poza ten obszar. Na noc, kiedy osadzeni wracają z pracy do obozów, posterunki te są zwijane. Jedynie po każdej ucieczce z obozu strażnicy na wieżyczkach pełnią służbę nieustannie przez trzy doby. Sobota 27 lutego 1943 roku. Z powodu porywistego wiatru ss -mani chronią się w obozowej kuchni, a terenu strzegą, wyglądając przez okna. Jest już po wieczornym apelu. Więźniowie znajdują się w blokach, tylko zatrudnieni w kuchni czekają jeszcze, aż zagotuje się mleko. Niektórzy Niemcy już imprezują w pokoju szefa kuchni Jezes. Albin czeka przy kotle, kiedy w drzwiach pojawia się nagle zdenerwowany Roman, który odkrył, że Turczyniak numer obozowy 5829, Lechner 3505, Staszkiewicz 1225 i bracia Klusowie 416 i 419 pakują się do drogi. Podejmują szybką decyzję. Będą uciekać natychmiast szlakiem tamtych. Nie ma czasu na zabranie cywilnych ubrań, które leżą ukryte w, w kartoflarni. Roman pospiesznie pakuje do worka granatowe kombinezony, które nawijają mu się pod rękę, a Albin pół bochenka chleba i kawałek kiełbasy. Szukają wyjścia, przez które ulotnili się ich koledzy. W końcu Roman dostrzega uchylone okno, a za nim odgięte kraty. Przeciskają się między rozchylonymi przez poprzedników stalowymi prętami. Przywierają do zamrożonego gruntu. Na zewnątrz jest jakieś minus 10 stopni, ale śniegu niewiele. Nasłuchują, czy ktoś zareaguje. Nic, spokój. Pilnujących wachmanów nie ma w pobliżu, bo grzeją się w środku. Przez smugi światła padające z okien kuchni uciekinierzy przebiegają z duszą na ramieniu. Gdy wpadają w ciemność, odczekują chwilę. Nic się nie dzieje. Biegną 200 metrów, pochyleni, potykając się na nierównym gruncie. Wpadają na opuszczoną wieżę dużego łańcucha straży i na ogrodzenie z kolczastego drutu. W tej strefie zabezpieczeń nie płynie w nim prąd. Przeczołgują się pod drutami unosząc je ostrożnie w górę, potem dobiegają kilkadziesiąt metrów do szosy z brzeszcz Rajska do Oświęcimia i znów przylegają do ziemi. Jest w pół do ósmej wieczorem, gdy przeskakują drogę i pędzą w stronę soły. Pożytce leniwie płyną kawałki lodu. Muszą przeprawić się przez wodę, to jedyna szansa na umknięcie pogoni. Rozbierają się i trzęsąc się z zimna pakują rzeczy do worka. Z drugiej strony rzeki dobiegają do nich jakieś ciche, wypowiadane po polsku zdania. Ci, którzy umknęli przed nimi wybrali tę samą trasę ucieczki. Albin z Romanem zaciskają siwe wargi i rzucają się w lodowaty nurt rzeki. Są w jej połowie, gdy od strony obozu niespodziewanie zaczyna wyjść syrena. Rusza obława. Z obozu, z obozu zaraz wyjadą motocykle i samochody oddziału alarmowego wiozące esesmanów z psami tropiącymi. Wkrótce dołączą do nich uzbrojeni, uzbrojeni niemieccy osiedleńcy z okolicznych wsi, których syrena właśnie informuje o ucieczce więźniów. To oni przeklęci niemieccy koloniści z Polanki Wielkiej, Osieka, Grojca, Głębowic, Malca, Witkowic, Nowej Wsi Przeciszowa, które częściowo zasiedlili w miejsce wypędzonych Polaków, wyłapują trzy czwarte wszystkich uciekinierów. Roman i Albin wychodzą wreszcie na drugi brzeg. Ledwo udaje im się przeskoczyć przez drogę łączącą Oświęcim z Kętami i wpaść w pobliską suchą gęstwinę, gdy po obu stronach rzeki na równolegle biegnących drogach do Brzeszcz i do Kęt pojawią się samochody oddziału alarmowego. Reflektory rozświetlają mrok. Albin z Romanem rzucają się w zagłębienie terenu ledwie kilkadziesiąt metrów od szosy. Nad rzeką wrze pokrzykiwania, ujadanie psów, ryk samochodowych silników. Setka SS-manów przeszukuje lewy i prawy brzeg. Niemcy wystrzeliwują flary, więc jest jasno jak w dzień. Z Zbiegom zostaje czołganie się, od czasu do czasu przemykanie między krzakami. Im jednak dalej są od drogi i rzeki, tym szybciej starają się przemieszczać. Do pasma bez mają ponad 20 kilometrów. Kiedy wydostają się poza zasięg światła flar, ruszają szybkim marszem. Ze wsi, które obchodzą, niesie się czasem szczekanie psów, wyczuwających ich obecność. Mróz paraliżuje ciała. Po północy przysiadają na chwilę, by zjeść trochę chleba. Rano, gdy już opadają z sił, dostrzegają na polu samotną stodołę. Przeciskają się do środka, zagrzebują w sianie i po pogrążają w krótkim, rywanym śnie. Po zmroku wychodzą z kryjówki. Mijają kęty i andrychów. Idą w stronę wadowic, za którymi chcą się przedostać do generalnego gubernatorstwa. Kiedy po kilku godzinach marszu dostrzegają stojącą na uboczu chatę, postanawiają zaryzykować. Gospodyni daje im chleb i gorące mleko. Śpią do południa, a potem leśnymi drogami ruszają dalej. Zaczynają się góry omijają schronisko na leskowców, w którym mogą stacjonować Niemcy. Wieczorem po całym dniu marszu docierają do położonej na zboczu gór wioski. Szukają znowu szczęścia w położonej na jej skraju chacie i spotykają się ze zrozumieniem. Gospodarze nie tylko ich karmią, lecz także dają im ciepłe ubranie. Romanowi wręczają damski beret, bo nie mają więcej męskich nakryć głowy. Następnego wieczoru podchodzą do Mucharza, rodzinnej wsi Romana, który rusza odszukać znajomych sprzed wojny. Potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez granicę na Skawie do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie mają rodziny i więcej szans na przetrwanie. Przewodnik żąda sporej sumy za swoją usługę. Ryzyko jest duże. Granica objaśnia mężczyzna jest teraz mocniej strzeżona, bo z obozu uciekło kilku więźniów. Wieczorem przewodnik prowadzi ich w stronę granicy. Albin i Roman czołgają się do szosy, potem przeskakują przez tory kolejowe i zaszywają w nadbrzeżnej wiklinie. Znów muszą się rozebrać do naga i zanurzyć w lodowatym nurcie skawy. Udaje się. To już tereny Romana. Bez trudu orientuje się w okolicy. Ciągnie Albina na obszerne podwórze jednego z gospodarstw. To dom warchałów, krewnych Romana. Dostają tu obfitą kolację i zostają zarzuceni gradem pytań. Gospodarze przygotowują im ciepłe legowiska w stodole. Pięciu mężczyzn, którzy przygotowali ucieczkę i zbiegli kilka minut przed Albinem i Romanem, czyli Tadeusz i Adam Klusowie, Roman Lechner, Bronisław Staszkiewicz i Włodzimierz Turczyniak, po przeprawieniu się przez Sołę i przekroczeniu drogi oświęcim Kęty kieruje się bardziej na wschód. Omijają wioski i już w niedzielę nad ranem przedostają się w okolice Wadowic. We wsi Tomice znajdują schronienie u jednego z gospodarzy, który wskazuje im drogę do pobliskiej granicy z Generalnym Gubernatorstwem. Pokonują Skawy i cały czas idą na wschód. Potem działają w partyzantce na Rzeszowszyźnie, aż do nadejścia Armii Czerwonej. Wolności dotrwa czterech. Wiosną 1944 roku Lechner, aresztowany przez żandarmów, ginie podczas próby ucieczki. Ucieczka siedmiu Polaków jednego dnia to jedna z największych klęsk obozowego gestapo i samego komendanta obozu Rudolfa Hessa. Niemcy są wściekli, z furią aresztują i przesłuchują więźniów, szukają jakichkolwiek śladów. Hez rozkazuje uwięzić także podpitych wachmanów, którzy w trakcie ucieczki bawili się przy kuflu piwa. Osiemnastu kolegów z komanda uciekinierów trafia do cel bloku jedenastego, bloku śmierci, ale przesłuchania nie przynoszą żadnych efektów. Jeden z nich, Bogdan Wnętrzak, numer 40, tłumaczy nawet przesłuchującemu go SS-manowi, że gdyby wiedział o ucieczce, to wziąłby w niej udział lub w niej przeszkodził. O dziwo nad ranem Niemcy zwalniają jego i czterech innych więźniów. Ktoś musi gotować posiłki dla załogi i obozu. Pozostali zostaną wypuszczeni z bunkra bloku 11 w ciągu miesiąca. Przesłuchiwani są także aresztowani wachmani. Plutonowy SS Paszke przypomina sobie, że kilka tygodni przed ucieczką natknął się w toalecie kantyny na dwóch rozmawiających z sobą osadzonych. Jednym z nich był Kazimierz Albin, drugim miał być jego brat Mieczysław nr 116, więzień Birkenau. Mie tego śledczym z Gestapo, że Kazimierza nie widział od co najmniej kilku miesięcy, za co spada na niego grad uderzeń bykowcem. Uparcie to powtarza, więc gestapowcy uparcie go biją. Biorą go nawet na słynną huśtawkę bogera. Zawisa na belce, wsuniętej pod kolana, głową w dół. Ręce ma spięte pod udami. Niemcy, aby zwiększyć ból, bujają jego ciałem w górę i w dół. Biją go w napięte pośladki. W końcu skatowany brat Kaska udaje oburzonego i zaskoczonego. Gdyby wiedział o planach Kazimierza, wybiłby mu je z głowy. Przecież zbiegł i zostawił go w obozie na pastwę losu, wystawił na zemstę władz i gestapo. Mówi, że Kazimierz stał się widocznie mimowolnym świadkiem ucieczki, a zbiegowie, w obawie, że stanie się źródłem informacji, zmusili go do współudziału. Chyba mu wierzą, bo kończy się bicie. Nad ranem przyjaciele Mieczysława pojawiają się w bloku jedenastym z jodyną i tabletkami przeciwbólowymi, zaś koledzy z kuchni podsyłają mu przez zaprzyjaźnionych funkcyjnych chleb i margarynę. Teraz najważniejsze jest trwać przy swoim i nie dać się złamać. Tymczasem Albin i Roman wciąż ukrywają się w zagro zagrodzie krewnych. Władysław Warchał na prośbę Kazimierza jedzie pociągiem do Krakowa do jego siostry Stefani Bem, osiemnastoletniej mężatki. Ta natychmiast organizuje dla uciekinierów ubrania i, i na zajucz przywozi je do Warchałów. spotkaniu towarzyszy wiele emocji. Brady i siostra nie widzieli się prawie cztery lata, długo rozmawiają. Po wyjeździe Stefani przyjaciele postanawiają się rozdzielić. Roman rusza do Krakowa, by zdobyć dla nich dokumenty, a Albin zmienia kryjówkę na bezpieczniejszą i lokuje się u bartyzelów w Skawicy innych krewnych Romana. Przedstawia się im jako uciekinier z robót przymusowych i oferuje, że zapłaci za schronienie wyniesionymi z obozu przez przyjaciela markami i dolarami. Kontakt z Romanem się urywa, mija tydzień, a Albin nie ma od niego żadnej wiadomości. Zaczyna obawiać się wpadki i prosi Bartyzela, by pojechał do Krakowa i skontaktował się z jego siostrą. Może ona będzie mogła pomóc w zdobyciu bezpiecznych papierów. Bartyzel jedzie więc do miasta, dochodzi do kamienicy, w której mieszka Stefania Bem i puka do drzwi jej mieszkania. W środku nikogo nie ma, więc kręci się przed jej domem i czeka, aż ta wróci. Zauważa to jej sąsiadka. Gestapo, mówi mu szeptem, namierzyło matkę Albina i urządziło w jej mieszkaniu kocieł. Czekali tam na Kazimierza, który uciekł z Auschwitz, ale pojawiła się Stenia, a że on nie przyszedł, wzięli panią Albinową z córką. Kazimierz jest zdruzgotany tymi informacjami. Postanawia jak najszybciej wyjechać od Bartyzelów, by ich nie narażać. Ksiądz Zawoi, Jan Świąder, przechowywanym w ukryciu aparatem fotograficznym, robi Albinowi zdjęcie do Ausweisu i pomaga szybko załatwić dokumenty. Wyposażony w fałszywe papiery, Albin jedzie do Krakowa. Znów dopisuje mu szczęście. Pomoc ze strony rodziny i kolegów nie wchodzi w rachubę, ale przypomina sobie o Wincentym Win Jarosińskim, numer obozowy 6614, krakowskim prokuratorze. Pod koniec 1940 roku byli razem na sztubie bloku piątego i Albin bardzo mu pomógł. Zorganizował dla niego dodatkowe porcje zupy i chleba z margaryną, ulokował w dobrym komandzie, a przede wszystkim kazał mu nie zdradzać, że w cywilu był prokuratorem. Gdyby kapo, kryminaliści dowiedzieli się o tym, z pewnością by go wykończyli. Po kilku miesiącach rodzinie udało się uzyskać zwolnienie Jarosińskiego z obozu i ten żegnając się z albinem, obiecał mu pomóc, gdy będzie jej potrzebował. Właśnie teraz potrzebuje. Wysiada z tramwaju przy wschodniej ścianie, Plant i rusza w stronę małego rynku, gdzie matka Jarosińskiego prowadzi restaurację. W lokalu jest sporo ludzi i panuje gwar. Kazimierz siada przy wolnym stoliku, ale nie zdejmuje kapelusza. Wciąż ma za krótkie włosy. Zamawia piwo z przekąską i rozgląda się uważnie. Naraz w drzwiach staje szczupły blondyn i Albin oddycha z ulgą. Jarosiński wypełnia swoją obietnicę. Organizuje dla Kazimierza bezpieczne schronienie u Tadeusza Tabora w kamienicy przy ulicy Siemirackiego 2. Albin czeka tam na sprawdzenie przez kontrwywiad Armii Krajowej, czy nie jest agentem gestapo bo zgłasza swoją chęć do wstąpienia do konspiracji i walki z Niemcami. Odnajduje też Romana, który ma już komplet dokumentów dla siebie i czeka jeszcze na papiery dla Albina. Obaj są narwani i nie potrafią bezczynnie czekać. Wieczorami napadają na poruszających się w pojedynkę po mieście niemieckich żołnierzy i odbierają im broń. Dla więźniów Auschwitz osadzonych po ucieczce siedmiu Polaków w bloku jedenastym sprawa kończy się w miarę łagodnie. Większość Niemcy zwalniają. Mieczysław Albin trafia w transporcie do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Nienadługo. Wkrótce wywołują go podczas apelu i pod eskortą strażników z powrotem odsyłają do Auschwitz. Jest przekonany, że Niemcy schwytali Kazimierza i potrzebują go, żeby przeprowadzić konfrontację z bratem. Myli się. To przyjaciele Mieczysława umieścili jego naz nazwisko na liście niezbędnych w obozie fachowców i Niemcy decydują się go ściągnąć z powrotem. Oddycha z ulgą. Czy to nie dziwne? Wrócić do Auschwitz i być z tego powodu zadowolonym? Stefania Bem, siostra Albina i jej matka Michalina, do lata 1943 roku siedzą na Montelupich. Śledztwo wciąż trwa i są wielokrotnie przesłuchiwane. Potem Michalina, numer nieznany, trafia do Auschwitz wraz z rodzicami trzech innych zbiegów z tamtej podwójnej zimowej ucieczki, a Stefania zostaje zwolniona. Esesmani stawiają rodziny uciekinierów na podwyższeniu przed obozową kuchnią, żeby więźniowie wracający z pracy zobaczyli i zrozumieli, co stanie się z ich najbliższymi, gdy spróbują zbiec. Mieczysław Albin rozpoznaje swoją matkę. Ona też go dostrzega i syn widzi, jak uśmiecha się z ulgą. Oboje żyją, to teraz najważniejsze. Mama Kazimierza trafia do Birkenau, do komanda pogłębiającego rowy melioracyjne. Robota jest ciężka, ale pomagają jej koledzy syna i wkrótce dostaje pracę w obozowym szpitalu. Tam choruje na tyfus, który pokonuje dzięki lekom z obozowej apteki nielegalnie dostarczonym przez przyjaciół młodych Albinów. Wkrótce trafia do obozu w Ravensbrück i tam wiosną 1945 roku zostaje wyzwolona przez Sowietów. Wyniszczona życiem obozowym umrze jednak młodo w 1950 roku. Kazimierz Albin zostaje zaprzysiężony na żołnierza Armii Krajowej i przyjmuje pseudonim Jędrek. Informacje o jego wieczornych wypadach na Niemców w towarzystwie Romana docierają do przełożonych i obaj zostają przydzieleni do dywersji. W listopadzie 1943 roku Albin kończy konspiracyjną podchorążówkę, zostaje plutonowym podchorążym wykonawcą podziemnych wyroków śmierci. Bierze udział w licznych akcjach podziemia, m.in. w perfekcyjnie przygotowanej operacji, podczas której partyzanci wynoszą z drukarni banku emisyjnego w Krakowie 2,5 miliona złotych w 20 złotowych banknotach i w 1944 roku awansuje na podporucznika. Z wielu akcji, w których bierze udział razem z Romanem, szczególnie zapamięta jedną z pierwszych, Dostają rozkaz wykonania wyroku śmierci wydanego przez podziemny sąd na granatowym policjancie. Idą pod podany adres do starego piętrowego domu na krakowskim podgórzu. Roman zabezpiecza albina, ten puka do drzwi. Otwiera mu starsza kobieta i zapewnia, że policjant niedługo wróci do domu, po czym zaprasza gościa do środka i sadza przy okrągłym stole. Kazimierz zauważa stojącą na kredensie rodzinną fotografię. Młody chłopak uśmiechający się do niego ze zdjęcia to jego gimnazjalny kolega, który zmarł na gruźlicę. To mój syn, który zmarł przed wojną, wyjaśnia kobieta. A podczas wojny zginął mój mąż. Został mi tylko najmłodszy syn, dodaje po chwili milczenia. To wyznanie mrozi Albina. Przypomina sobie rodzinny dom i własną matkę. Najchętniej niego nie wykonywałby zadania, które dostał, ale to rozkaz. Przy drzwiach rozbrzmiewa dzwonek. Do pokoju wchodzi młody, umundurowany, ale nieuzbrojony policjant. Zamyka za sobą drzwi i patrzy pytająco na gościa. Albin stanowczym głosem każe mu zamknąć także okna. Siada i mówi. A kiedy tamten posłusznie siada przy stole, wstaje i wyjaśnia. Wyrokiem sądu specjalnego zostałeś skazany na śmierć za współpracę z okupantem. Chłopak zaczyna płakać jak dziecko. A jednocześnie rozpaczliwie broni się. Przekonuje, że sam jest żołnierzem armii krajowej i jako policjant cały czas współpracuje z konspiracją. Do policji wstąpił po śmierci ojca, namówiony przez jego kolegów, by uratować się przed wywózką na roboty do Niemiec. To wszystko można sprawdzić przed wykonaniem wyroku. Błaga, by to zrobić. Albin nie wie, co robić w takiej sytuacji, ale szybko podejmuje decyzję. Trzeba zweryfikować. Wyrok zostaje zawieszony, mówi do policjanta. Masz zostać na miejscu, jeśli uciekniesz, sprawiedliwość i tak cię dosięgnie, ostrzega. Dowódca Albina jest zaskoczony i beszta go za złamanie rozkazu. Ostatecznie godzi się na sprawdzenie policjanta. Weryfikacja potwierdza słowa skazańca. Chłopak rzeczywiście współpracuje z Armią Krajową. Albin, wezwany przez zwierzchnika, mimo niewykonania rozkazu, dostaje pochwały. Uratował życie niewinnemu człowiekowi. Wkrótce dowództwo wysyła Romana z dala od Krakowa na Podhale do partyzantki. Jako zbieg za Auschwitz jest tam bezpieczniejszy. Walczy w oddziale leśnym Armii Krajowej do czasu zajęcia tych terenów przez Armię Sowiecką. Albin zostaje szefem dywersji bojowej trzeciego odcinka komendy obwodu Kraków. Po wojnie jest nachodzony i obserwowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Ostrożnie porusza się w nowej rzeczywistości. Unika kontaktów z kolegami z czasów konspiracji. Zdaje maturę, podejmuje studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej. Pracuje w Biurze Projektów Energetycznych w Krakowie, później w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku Białej. W połowie lat 60. przenosi się do Warszawy. Przyjmuje wojskowe odznaczenia. Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jakieś 10, może 15 lat po wojnie, w rocznicę deportacji do Auschwitz pierwszego tra transportu Starnowa, Albin zostaje zaproszony na uroczyste obozy do Muzeum Auschwitz-Birkenau. W mieście nie ma jeszcze hoteli, więc organizatorzy kwaterują gości w jednym z obozowych bloków. Jak wtedy, gdy byli więźniami, śpią na trzypiętrowych pryczach. Albin dostaje miejsce na samej górze. Zasypiając widzi za oknem oświetlone druty, które kiedyś zabierały mu wolność. Śni mu się koszmar. Znów jest więźniem i cała historia obozowego życia zaczyna się od nowa. Kazimierz Albin umiera 22 lipca 2019 roku, jako ostatni więzień z pierwszego transportu do KL Auschwitz. Zostaje pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich powązkach. Jeśli zainteresowała was ta historia, subskrybujcie, polubcie, udostępniajcie, opowiadajcie rodzinie i znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe historie i wspierajcie nas w dalszym ciągu. Bądźcie aktywni, powodując, że te treści będą się rozchodziły szerzej. Pamiętajcie także o tym, że możecie nas wesprzeć Poprzez serwis Patronite i stać się naszymi patronami i partnerami zarazem. Możecie też wcisnąć na YouTube przycisk Wesprzyj i także nam pomóc do usłyszenia.